Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie lubimy niektórych osób, chociaż nie zrobiły nam krzywdy. Tak mamy i koniec, że uprzedzamy się, bo pewnie jakieś głosy i opinie wpłynęły na nasz osąd. Podobnie było z Natanaelem, który wątpił, że Jezus może być dobry tylko dlatego, że pochodził z Nazaretu. Zapewne gdyby nie uczniowie, którzy zaprosili go na spotkanie, poszedłby w swoją stronę i unikał Jezusa. To takie intrygujące podejście. Nie znam, nie doświadczyłem, ale z góry zakładam, że nie będzie mi to odpowiadać. Znamy to, prawda? Ja osobiście bardzo się irytuję, gdy proponuję jakieś zadania, ktoś mówi, nie będę tego robił. Dlaczego dzisiejszy bohater nie jest otwarty wobec Jezusa i miał wątpliwości? Bo Nazaret nie był miastem cieszącym się dobrą sławą. Jezus, żyjąc w Nazarecie, został wepchnięty w ramy środowiska, w jakim żył. Podobnie o nim myśleli mieszkańcy Nazaretu. Chociaż byli świadkami cudów Jezusa, oceniali go sceptycznie i wątpili w jego boskie posłanie. Przecież Mesjasz miał pochodzić z Betlejem, a nie z pogańskiej Galilei. W tej scenie bardzo mocno zaakcentowana jest radość Filipa, który daje świadectwo o Jezusie. Nie przejmuje się sceptyczną postawą przyjaciela. Filip nie naciska, nie dyskutuje, ale daje czas na podjęcie decyzji przez Natanaela. Mówi krótko, chodź i zobacz. Bo zobaczyć Jezusa to doświadczyć, kim jest, co proponuje, jak żyje, czego naucza. Zobaczyć to zwyczajnie uwierzyć. Kiedy Natanael zadaje pytanie, skąd mnie znasz, przeczuwa, a nawet jest pewien, że Jezus go zna. On zna każdego z nas. Poznaje nas i nie podąża w kierunku akceptacji nas, bo to by było zbyt mało. Akceptacja to tylko kawałek dobra, które Bóg kieruje w naszą stronę. On raczej pragnie nas i poszukuje. Subtelnie, bez narzucania się. Akceptacja jest potrzebna nam, bo jest przeciwna uprzedzeniom. A to już pozwala nam zmienić nastawienie. Od akceptacji przechodzimy krok dalej, do poznania siebie. Wiem, kim jestem, w jakim znalazłem się punkcie swojego życia. Wiem, że Bóg wychodzi w moim kierunku. A teraz trzeba odpowiedzieć na Jego wołanie. Ale czy podołam? Nie ma się co nastawiać. Ja się nie znam, ja tego nie robiłem, ja nie będę tego robił. Nie idźmy w stronę wygodnictwa i lenistwa. Pozwólmy się wyprowadzić ze swojego zagubienia, by życie zaczęło się na nowo. Jezus uczy nas, żebyśmy swoją oryginalnością wprowadzali w życie plan samego Boga i zaczęli z Nim współpracować. Tylko On jest w stanie zapewnić nam końcowy sukces. Natanael uwierzył, że Jezus nie jest tylko rabbim, nauczycielem, lecz kimś o wiele większym, Synem Bożym, Królem Izraela, a tym samym Jego Królem. Swoim przykładem pokazał nam, jak każdy z nas ma traktować Jezusa Chrystusa. Jezus powinien być dla nas Królem, którego zobowiązanie do miłowania Boga i ludzi staje się naszym najbardziej upewnionym dążeniem serca.